Do tej pory bardzo dużo mówiliśmy i bardzo dużo zarządzaliśmy wizerunkiem, który z natury rzeczy jest bardzo krótkookresowy. To, co jest takim wyzwaniem na przyszłość, to przede wszystkim zarządzanie bardziej reputacją. Reputacją, czyli w zasadzie można powiedzieć sumą wizerunków, ale opartą na czymś znacznie poważniejszym niż tylko wizerunek, mianowicie na zaufaniu. I to jest przyszłość, która stoi przed całą branżą. Mam na myśli całe public relations, komunikację, marketing, społeczną odpowiedzialność biznesu, ponieważ ta reputacja dotyczy nie tylko tego, żeby maksymalizować krótkookresowy taki zwrot, można powiedzieć, z inwestycji wizerunkowej, ale także, żeby zarządzać potencjalnymi ryzykami, żeby tak zarządzać organizacją, firmą, przedsiębiorstwem, instytucją, żeby właśnie zmniejszać skalę negatywnego wpływu, żeby zmniejszać ryzyka, żeby naprawiać to, co jest do naprawy. Rzeczywistość nigdy nie jest perfekcyjna, żadna firma nie jest perfekcyjna, żeby oprzeć się na miernikach, ale z drugiej strony nie czynić z mierników Boga, ale rzeczywiście oprzeć się na jakichś miernikach, na standardach. Tutaj też wyzwania społecznej odpowiedzialności biznesu są ogromną szansą dla komunikacji. Międzynarodowe, różnego rodzaju standardy, żeby myśleć o tej komunikacji w sposób znacznie bardziej jakościowy, a nie tylko ilościowy, jak do tej pory często mieliśmy do czynienia. Public relations wydaje mi się, że jest jedną z najbardziej perspektywicznych branż w ogóle, ponieważ istotą public relations jest komunikacja. Jest to, jak ludzie się komunikują między sobą. Dostarczanie treści, które z kolei są istotą tego, co konsumujemy na co dzień, czyli media. W związku z czym potrzeba tego, żeby ktoś dostarczał treści, jest ogromna. A tym się w największym stopniu zajmują właśnie PR-owcy, dlatego jestem przekonany, że branża reklamowa, branża medialna w coraz większym stopniu będzie oddawała pole właśnie public relations, właśnie narzędziom, treściom pochodzącym od PR-owców. Otoczenie prawne, czyli to, które kształtuje szkolnictwo wyższe w Polsce, otworzyło się na współpracę z biznesem i jest bardzo mocno zainteresowane tym, żeby wykształcić osoby, nie tak jak kiedyś myślano o karierze naukowej bardziej tych młodych ludzi, tylko po to, żeby wykształcić osoby, które będą świetnymi pracownikami. I to teraz bardzo dużo takiej pracy jest po stronie firm, PR-owych właśnie, a także innych, które zatrudniają pracowników w tym zakresie, po to, żeby one uczestniczyły w całym procesie kształcenia. Od momentu wyboru i przygotowania programu kierunku studiów, poprzez dobre praktyki zawodowe, interesujące zajęcia we współpracy z uczelnią, po potem zatrudnienie najlepszych pracowników u siebie, studentów.